Nie, a ty z kim śpisz? Ja sama. A gdzie? Zobacz, jak królowa tutaj. Ale mam nadzieję, że wrócimy z Albertem do naszego starego łóżka. Co mnie ciągnie? Do tego łóżka, że wrócimy. Że ja mam tu wrócić do ciebie? W końcu. Ale przecież on jest 8 na 10, o co ci chodzi? Co tu się dzieje? Ej, gdzie śpią single? No wiem. Ja tu. Razem? Czekaj. Sama. Ej, ja myślałem, że się inaczej pisze to. Come on. Tutaj śpisz, Bartek. Gdzie? Bartek Oliwa? Znaczy teren. Jak single śpią razem. Bardzo na wyprawie. Chodź, idziemy porozmawiać. Co tu się dzieje? Dawaj, do kryjówki idziemy. Bartek, ja ogólnie to byłem pierwszy, nie? Powiedziałem. Ja jestem bardzo kreatywny. W ogóle piękny kolor ma ta marynarka. Tak? Dziękuję bardzo. A to wiesz, że to zupełny przypadek? Chyba nie pachnie. A to pewnie mną. No. Z reguły mam tak, że bardziej się dogaduję z kobietami niż z mężczyznami, a tutaj jest inaczej póki co. Więc trochę tak dla mnie jest nowa sytuacja, trochę ja nie wiem. Ja na pewno się... po tym wszystkim, co się wydarzyło, będę chciał szczerze porozmawiać z Karoliną. Głównie co chcę zaznaczyć, to to, że będziemy otwarci na nowe jakby relacje. Stryczek może w nos trochę, że jednak za bardzo się poświęciłem, a nie wiadomo, czy w dobrą stronę, nie? Okej. Myślę, że jutro musimy ustalić po prostu jakby jasną, po prostu, wiesz, klarowną sytuację, żeby też się nie poczuła źle, nie chciałbym kompletnie. Ale no mówię, dzisiejszy wieczór, to wszystko, co się wydarzyło, no daje mi do myślenia i jakby nie chcę się zamykać kompletnie na nikogo tutaj. Bartek, z którym mam na randce, jest bardzo fajny, aczkolwiek widzę, że tutaj z Karoliną łączy go coś więcej, także na razie jestem bardzo ostrożna i sobie to z boku obserwuję. Nie spodziewałem się, że wejdę na dach i... I coś tam błyśnie mi jeszcze wokół delikatnie, także no co, jesteś piękną kobietą, więc życzę powodzenia, mam nadzieję, że masz tu jakieś już swoje typy. Jak... To ty. Serio? Tak. O kurde, zaskoczyłaś mnie teraz. Nigdy bym tak nie odpowiedziała, ale to jest... Jejku, ej, zaskoczyłaś mnie teraz. Naprawdę? Na maksa. No trochę tak, znaczy też zawstydziłaś. Ciężko się śpi pierwszą noc. Ja poczuję się dzisiaj, że pierwszą noc mam jako singiel, więc też mi się będzie ciężko spało po tym, co powiedziałaś. Nie chcę nikogo oceniać po okładce. Myślę, że tutaj jutrzejsze rozmowy jakby więcej mi coś powiedzą na temat Jacqueline. Nie mówcie, że każda moja para odpada, bo nikt nie będzie chciał się ze mną parować więcej. A to nie dlatego, że masz okropny charakter? Jesteś stara? Nie mam okropnego charakteru, po prostu jestem inteligentna i wybredna. Nie dopowiadaj sobie, jesteś egocentryczką. Odezwał się ten. A ja jestem trochę egocentrykiem, ale to jest fajne. Ale ty to bijesz mnie na głowę. Naprawdę. Ale teraz jest moda na bycie indywidualistą i egocentrykiem. I zobacz, gdzie są same rozwody i sami single. A ty nie możesz sobie na takie coś pozwalać. Zegar bije. Ja szukam męża tutaj. Ja wiem. No ja właśnie. Wiem. Dlatego może czas odstawić swoją chorą dumę na bok. Nie. Ale jak ty jesteś wredna i roszczeniowa, to co się dziwisz, że nikt z tobą nie chce pary tworzyć? No Weronika, no stara jesteś. Ja z tobą rozmawiam teraz jak przyjaciel z przyjaciółką, a ty... Rany poniedziałek! Zadłukę cię za ten... Za krótkie nogi masz, wiesz, żeby mnie dogonić. I za duże cycki. To jest piękne w tym, że on jej mówi takie teksty, ta się z tym zgadza, dyskutuje dalej i mówi jakby w porządku, masz rację. Ale ja tam tu jest... dupię, co on myśli, rozumiesz? Ale czemu ty masz dupię? Przecież ja nie mówię tego, żeby ale ci ale ty nie mówisz nigdy nic na serio, ty tylko z Laurą na serio rozmawiasz. Czy ja nie powiedziałam tego teraz na serio? Co ja powiedziałam? Żeby nie była taka wredna, to by znalazła kogoś. Ale ja nie potrzebuję kogoś, byle kogo. Ja chcę kogoś, dzięki komu moje życie będzie troszeczkę fajniejsze. Ja rozumiem, ja tobie tego moje życzę. Moje życie jest super. Ale nie znajdziesz kogoś takiego, tworząc taką wredną maskę, taki łachudry. No, ale co ja mam ci powiedzieć? Łachudrą. Faceci się ciebie boją. Bo... Ja po prostu wiem, czego chcę. A boją się mnie frajerze, a nie faceci. Ja nie wiem, Lori, jak ty wytrzymujesz z nim, wiesz?